Jesteśmy na premierze teatralnej Wpadki Miłosne z muzyką w tle. Powiedz, jakie masz oczekiwania, jeżeli chodzi o daną sztukę. Czy ona jest w stanie ciebie zaskoczyć? Ja zawsze chodzę do teatru po to, żeby mnie teatr zaskoczył. Zwłaszcza, że występuje Julia Kożuszek, moja koleżanka, jeszcze kiedy tutaj była w Warszawie, więc bardzo jestem zaciekawiony, a ponieważ już się zaczyna, więc tak powoli przechodźmy do tematu. A jak to jest u ciebie? Bo tak, z jednej strony jesteś tutaj aktorem, a z drugiej strony, czy lubisz chodzić do teatru? To jest tak, że szewc bez butów chodzi. Ze starego powiedzenia, ale oczywiście bardzo lubię chodzić do teatru i no to jest w końcu mój zawód. Ja byłem wychowany jeszcze w czasach mistrzów, czyli przez Aleksandrę Śląską, przez Łapickiego, przez Jana Englerta, przez Tadeusza Łomnickiego. To były czasy, kiedy po prostu teatr był podstawą i teatr był, tak jak matematyka jest królową nauk, tak, scena teatralna i teatr jest miejscem, gdzie właściwie uczy się zawodu i dopiero potem można, wydaje mi się, tak jak mnie uczono, żeby grać w serialach, grać w filmie, grać w telewizji, a najważniejszy jest rzeczywiście teatr i scena i kontakt z żywym widzem. Aby być dobrym aktorem, należy najpierw zacząć od pracy w teatrze, jak rozumiem. No tak, tam się uczy człowiek warsztatu, potem ten warsztat można wykorzystywać. Pani Aleksandra Śląska zawsze mówiła, że każdy człowiek, który występuje na scenie, to ma tak zwane swoje zero i to jest jego emocjonalne, to jest jego emocje, które wyraża, bo nie musi się starać, a żeby coś zakreować, żeby coś wykreować, jakąś rolę, żeby coś, to trzeba nad to zero wyskoczyć. I wtedy, jeżeli się wyskoczy nad to zero, to tworzy się jakąś rolę taką godną oglądania, a z drugiej strony i zaciekawienia przede wszystkim widza, bo dla tych ludzi przede wszystkim pracujemy, my aktorzy. A zero to jest takie, no, jak inny z kolei mój pan profesor mówił, no, rola świetnie zagrana, ale sprawy w sądzie to ja z tobą nie wygram. Czy miały się kiedykolwiek w życiu wpadki miłosne albo wpadkę miłosną? Proszę o następny zestaw pytań. Dobrze, na samo zakończenie powiedz, gdzie ciebie ponownie zobaczymy. Obecnie nad jakim projektem pracujesz? No, mam w planach taki monodram, bo chyba do tego dojrzałem już. Z drugiej strony jestem w Teatrze Ateneum. No, a tak, no, udzielam się jako człowiek, który, no, bardziej pewnie w tej chwili widzowie mnie kojarzą z głosu, bo jestem lektorem, występuję pod pseudonimem, zresztą już nie jest tajemnica, jako Jan Czernielewski, więc w różnych filmach, w różnych stacjach telewizyjnych. Serdecznie zapraszam.